Marino znajdują się na ramówce TVN-u i kanałów Discovery. Czy ty pamiętasz ten moment, kiedy zadzwonili do ciebie z produkcji, że powrócisz do 39,5, a teraz i pół tygodnia? Jakie to były w ogóle emocje? Co wtedy robiłaś? Nie wiem, tuż po urodzeniu, po narodzinach mojego synka, więc no miałam troszeczkę głowę w innych sprawach, inne myśli zupełnie, ale no bardzo się ucieszyłam z tego zaproszenia i jak dowiedziałam się, że wracamy, to mówię, wow, super, no jakby musiałabym tam być, mówię, jak to beze mnie, ale oczywiście no zastanawiam się, jak to logistycznie poukładamy. Natomiast no produkcja się bardzo dopasowała do jakby mojego trybu życia, tego, że ja podróżuję między Polską a Turynem w tym momencie i zrobili taki grafik, że udało mi się być, z czego się bardzo cieszę. Czy ty po obejrzeniu tamtej serii 39,5 teraz na przykład grasz jakoś inaczej? Czy twoja praca na planie jakoś się zmieniła? Przyznam szczerze, nie mam pojęcia, bo ja nie pamiętam mojego grania 10 lat temu, nie oglądałam. Znaczy oglądałam to wtedy. Wiem, że cały czas lecą jakieś powtórki na TVN7. Jest taki program, tak właśnie. Jest. I tak właśnie mi wysyłali chyba moi właśnie fani jakieś filmiki na Instagramie, że cały czas i co roku jest ta powtórka, więc w ogóle super. Natomiast ja tego nie oglądałam, nie pamiętam i przyznam szczerze, ja nie lubię siebie oglądać wywiadów jakichś takich, nie? Więc jakby po prostu robię to intuicyjnie, robię to tak, jak mi serce podpowiada. W ogóle się nie przygotowywałam do roli w taki sposób, że wcześniej myślałam, dobra, zrobię to tak. W ogóle nie. Ja po prostu czytam tekst, nastrajam się tuż przed i idę z tekstem. I jak wyjdzie, tak wyjdzie. Ale naprawdę mnie chwalili, mówili, że naprawdę super. Nie wiem, czy spróbowali być mili i mnie podbudować, ale rzeczywiście zawsze przychodziłam do reżysera i mówię, dobra, to on mówi, dobra, ty zrób to, ty to. A ja mówię, no, a ja, on mówi, nie, ty super. Dobra, a ty to, mówię, jak to, ale nic? Mówi, nie, no naprawdę, zrób tak samo, będzie super. Ja mówię, aha, okej. Okay. Więc jakby tak. Na koniec powrócę do serialu, ale też połączę to z macierzyństwem, ponieważ bardzo mnie interesuje ta kwestia. Aktorki robią różnie, no aktorki tutaj, również piosenkarka to nie jest ważne, ale czy ty zabierałaś na przykład swojego synka na plan, czy ty wolisz mieć wolną głowę, bo wiesz, że i tak jest w dobrych rękach i zostaje w domu? Nie, ja nie brałam, bo to jakby, gdybym karmiła jeszcze piersią, to tak, natomiast tak się fajnie wszystko złożyło, że już przestałam i nie musiałam go brać i po prostu był pod opieką moich rodziców i teściowa też przychodziła czasami, tak więc no praca. Ale wolna głowa na 100% czy telefony co 5 minut? Nie 5 minut, ale jak była tylko przerwa, to oczywiście pytałam, jak tam sytuacja, ale moja mama to jest po prostu genialna. No, jeżeli chodzi o opiekę Liama, to myślę, że nawet lepiej sobie radzi czasami niż ja, bo ma takie fajne podejście, bo mówi się, że jednak babcie to kurde, no to jest super. Cierpliwość i miłość, tak, życzliwość. Mama mówi, że jest na pewno fajniejszą babcią, mówi niż była mamą, bo mówi, jak była mamą, to znaczy była, jest mamą tak. Cały czas, ale ten okres, kiedy my byliśmy mali, ja i mój brat, to mówi, że było zaganianie, cały czas pogoń do pracy, tu, ten, zrobić obiad, posprzątać, a teraz ma więcej czasu właśnie, żeby poświęcić się maluszkowi i mówi, że no tęskni za tymi czasami.